Dzień dobry Państwu, jesteśmy w Galerii Stara Łaźnia w Suwałkach. Stoję na tle ostatniego obrazu, dużego obrazu namalowanego przez mojego ojca pod tytułem Kosmos. Tytuł nadałam ja po stwierdzeniu, że w dzienniku ojca jest zapisek maluję kosmiczny, trzy duże kosmiczne obrazy. Ale chciałam Państwu przybliżyć, może niekoniecznie ojca jako artystę, dlatego że nie czuję się kompetentna w żaden sposób do mówienia i rozszerzania jego twórczości. Natomiast po prostu był ze mną, czy też byliśmy razem i jako człowiek był niezwykle, niezwykle ciekawy, co zresztą teraz po jego odejściu jest widać, do jakiego stopnia jego osoba wpłynęła na wiele żyć ludzkich. Spotykam się z ludźmi, którzy pojawiają się w tej chwili u nas w Maćkowej Rudzie, którzy mówią, bo byliśmy 20 lat temu i burza nas zastała i mogliśmy przenocować jako kajakowicze na ganku, bo była to osoba, z którą gdzieś tam kiedyś coś jechaliśmy, bo była to osoba, z którą robiłem wystawę, bo była to osoba, z którą rozmawiałem o filozofii, bo był to ktoś, kto się nade mną, nad moimi problemami pochylił. Na co dzień spotykam się z tak ogromną ciepłą pamięcią po ojcu i trochę czuję się, trochę jest mi, z jednej strony jestem niezwykle dumna, a z drugiej strony widzę, do jakiego stopnia był on osobą publiczną i jak dla wielu osób ogromnie ważną. W pewnym momencie nawet się popatrzyłam tam, tak jak gdyby stanęłam obok, popatrzyłam, że na niego nie jako kogoś bliskiego, nie jako ojca, którego miałam na co dzień, którego mieliśmy, który się z nami bawił, który z nami pracował, z którym siedzieliśmy przy stole, ale trochę miałam takie poczucie, że patrzę na osobę kompletnie mi obcą. Jak gdyby on w tej całej swojej działalności, w tym oddaniu ludziom, oddaniu wielu sprawom, poza twórczością, bo wiązał się przecież z wszelaką działalnością, czy to w obronie natury, czy to w pomocy w szkole w Maćkowej Rudzie. Popatrzyłam na niego trochę jak gdyby na zewnątrz i muszę powiedzieć, że zdziwiło mnie to ogromnie, bo poczułam z jednej strony dumę, tak jak powiedziałam, a z drugiej strony pewną obcość. Obcość przez to, że nagle stał się dla mnie taką osobą niedostępną i pomnikową. I ilość rzeczy, które zrobił, ilość rzeczy, których dotknął, ilość ludzi, którym pomógł, z którym współpracował, jest niebywała. Był to człowiek, który miał tak ogromny apetyt na życie od zawsze, który miał potrzebę dotknięcia wielu spraw, jeżeli chodzi o twórczość. Dlatego też na przykład zajmował się tak ogromną ilością dziedzin sztuki, bo nie wystarczało malarstwo, choć czuł się malarzem. Chciał też swoich sił, ale nawet nie sił, bo nie wszystko można było w malarstwie zrobić. W związku z tym zajmował się rysunkiem i zajmował się fotografią. Zajmował się ilustracją książkową. I ten cały ogrom działania jest przytłaczający dla nas, dla mnie.
dla nas, mówię, dla osób jemu najbliższych, bo szczerze mówiąc, codzienny kontakt z taką osobą może być przytłaczający, może być trudny. Jako rodzina tworzyliśmy pewnego rodzaju zespół, gdzie siłą rzeczy jądrem był ojciec i wszystko się naokoło niego toczyło, całe nasze życie. Było ono piękne, było ono niezwykle bogate, bo oczywiście to, co robił i taki, jaki był, promieniowało na nas, dawało nam bardzo wiele, bo zarówno i brat, i ja poszliśmy w ślady obojga rodziców. Natomiast, czyli pewne zaplecze doświadczenia twórczego, artystycznego mieliśmy już w domu. Ale również nie było łatwo, dlatego że zderzały się jego potrzeby i konieczności życiowe jego i rodziny z naszymi potrzebami. Przecież wyjeżdżał bardzo dużo podczas wyjazdów, które się odbywały zarówno do Azji, jak i wielu miejsc w Europie. Wyjeżdżał jako na wymianę kulturalną, wyjeżdżał jako przy pawilonach polskich, które projektował w Indiach. Czasami było go mało. Ale nie wiem, czy myśmy specjalnie wtedy to odczuwali. Dopiero potem, jak zaczęliśmy dorastać, to widzieliśmy, że fizycznie jest, natomiast często przez ogrom pracy, którą wykonywał, często był psychicznie nieobecny. Czasami tak się zdarzało, że nam się wydawało jako dzieciom, że się tak nagle mówi, a teraz ja wam koniecznie muszę poczytać książkę. I czytał nam wieczorami bardzo pięknie, jak ci, którzy znają, jak czytał, czy też jak recytuje swoje wiersze, wiedzą, że robił to absolutnie znakomicie. Jakim był ojcem? Jak zwykłam byłam mówić, miałam jednego, więc trudno mi porównywać do innych ojców. Na pewno był bardzo ciepły, ale był ogromnie wymagający. Ogromnie wymagający dlatego, że po prostu patrzył na nas przez perspektywę swoją. Nie miał innej i wydawało mu się, że tak jak on działa, tak jak on jest w stanie być skoncentrowanym, tak jak on jest w stanie przeprowadzić pewne swoje plany, tak też my powinniśmy być w stanie to zrobić. No ale nie zawsze nam wychodziło. Także był bardzo blisko, dlatego że po prostu był tuż obok, był w pracowni. Nie chodził do pracy poza swoimi wyjazdami. Mieliśmy zawsze do niego dostęp. Często współpracowaliśmy razem. Ja od dosyć wcześnie zaczęłam z nim współpracować, zarabiając drobne pieniążki, tak zwane kieszonkowe, pomagając mu przy wykonywaniu planszy, przy planowaniu pawilonów wystawienniczych, czy w Indii, czy we Francji, czy w innych krajach. Zawsze wyjazdy wakacyjne były niezwykle, niezwykle istotne, bo jeździliśmy na Mazury, do Niedźwiedziego Rogu. I oczywiście pierwsza rzecz, którą trzeba tam było zrobić, było przygotowanie łódki na cały sezon letni. Było skrobanie, malowanie, wspólna praca.
niezwykle to były wiążące sytuacje, wiążące w sensie zbliżające. A na wakacjach jeździliśmy również na wakacje. To znaczy to, że jeździliśmy do Niedźwiedziego Rogu, niekoniecznie wiązało się z tym, że w Niedźwiedzim Rogu spędzimy całe wakacje. Po prostu ładowaliśmy się na łódkę i jechaliśmy na dłuższe dwutygodniowe wyprawy po całych jeziorach mazurskich. Było wiosłowanie, było ogniska, było spanie w namiotach. Było, nie pamiętam, czy z nami konkretnie ojciec rozmawiał o swojej twórczości. Myślę, że nie, ale podsłuchiwaliśmy, bo była ogromna ilość ludzi, która do nas przychodziła, rozmawiało się, dyskutowało. Przychodzili znajomi, artyści, chodziliśmy razem na różne wystawy, na otwarcia i tam po prostu słyszeliśmy. Te wszystkie doświadczenia, które przeżywaliśmy w dzieciństwie, miały na nas ogromny wpływ. I oczywiście na kształtowanie się mojego brata jako twórców, jako ludzi. Natomiast tak się złożyło, że po latach Mazury zmieniły się na Suwalszczyznę. Ojciec, właściwie rodzice zdecydowali się przenieść z Warszawy i zamieszkać w Maćkowej Rudzie. I praktycznie po wielu, wielu latach wszyscy znaleźliśmy się w jednym miejscu, bo zarówno mój brat, jak i ja, jak i ojciec przez ostatnich kilka lat mieszkaliśmy razem w Maćkowej Rudzie, w pięknym miejscu i miejscu, które staramy się kultywować, a które ojciec stworzył jako swoją najwspanialsze miejsce na ziemi. Zaraził nas tym miejscem, jesteśmy tam razem i praktycznie to reperowanie łódki, które odbywało się w latach 50. czy 60. na Mazurach, odbywa się nadal w Maćkowej Rudzie, bo też mamy łódki, ale jest i miejsce, jest i pole, jest i las, są też konie, nie dość tego, również pomidory, które ojciec uwielbiał hodować. Także ta cała praca, czy też ten cały nasz wspólne kontakty, które były od dzieciństwa, one dotrwały do tej pory, za co jesteśmy bardzo wdzięczni ojcu, mamie, że jesteśmy razem z bratem.